Cześć, z tej strony Mateusz Rokuszewski z Weszło.com. Słuchajcie Radia Widzew, bo to najlepsze źródło informacji o waszym klubie. Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dzień dobry Widzewie, 9.30, 23 czerwca, wita Andrzej Klęba i... Witaj Andrzeju, Maciej Wojciechowski, witaj, dzień dobry Widzewie, dzień dobry Andrzeju, o tak powinienem powiedzieć. No, dzień dobry, ale przede wszystkim dzień dobry wszyscy ojcowie, tak, bo dzisiaj jest Dzień Ojca. Drodzy słuchacze, drodzy słuchaczki, pamiętajcie o tym, żeby zadzwonić do swoich rodzicieli, do tych takich pewnie brzydszych trochę, złóżcie im życzenia. I tak właśnie o tym chciałem, Maćku, zacząć, bo bardzo lubię, takie się pojawiają czasem zdjęcia, właśnie dziękuję ci tato, że jestem widzewiakiem. A tobie skąd się wzięło? Trochę się intymnie porozmawiamy, skąd się wzięło ciebie bycie widzewiakiem? Czy właśnie tata, czy jakoś to inaczej? Powiem ci, że tak, że rzeczywiście, jak myślę o tym dniu, to w kontekście Widzewa, to kojarzy mi się to hasło, chociaż trochę mi się jeszcze kojarzy, dzięki wam tu jesteśmy, chociaż ja wiem, że ono jest skierowane, zupełnie przekaz jest do piłkarzy, którzy osiągali sukcesy i przyciągali ludzi na trybuny, ale to też można podciągnąć, samo hasło, a nie tę flagę. U mnie to było tak, że faktycznie tata mój interesował się piłką od zawsze, grał w piłkę, chociaż to prawda na poziomie trzecioligowym, nigdy więcej, ale nigdy wyżej, ale że tak powiem, piłka zawsze w domu była obecna. Natomiast to się też, nie tylko to wiele czynników, wiesz, u mnie jeszcze był taki czynnik, że widzę akurat w połowie lat 90. no wiemy, jak osiągał rezultaty, więc to musiało być w ten sposób, bo oczywiście chłopaki z osiedla też wszyscy byli za Widzewem, więc to tak z każdej strony, w klasie, no to był taki moment, gdy Widzew rywalizował w Lidze Mistrzów, zdobywał Mistrzostwa Polski, więc można powiedzieć, że jestem takim typowym kibicem sukcesu z tamtych lat oczywiście, więc, ale na pierwszy mecz nie zabrał mnie, tata na pierwszy mecz zabrał mnie taki znajomy rodziny, o tak można powiedzieć, który miał karnet, który jeździł, bo tata mu jeździł tak okazjonalnie, raz na jakiś czas. Natomiast te znajome rodziny, no taki przyszywany wujek, to się tak się kiedyś mówi, jak się było dzieciakiem i był tam jakiś znajomy rodziców, to się mówił na niego wujek, no i on miał karnet i zabrał mnie, i to pamiętam, to był pierwszy mecz derbowy z UKS-em i pamiętam go, jakby to było wczoraj. Wynik, ci powiem, strzelców bramek, tylko dnia nie pamiętam dokładnie, ale jesień 95 roku. Natomiast oczywiście do taty zaraz zadzwonię po programie, jak najbardziej. I cóż, no i do teścia. To mnie wyglądało. Do teścia już. Teściu, powiem ci, teściu to fanatyk śląskiej piłki i kibic Ruchu Chorzów, chociaż... Jak on zawsze powtarzał, w jego czasach to się jeździło na wszystkie mecze. Jak grał Górnik, to się jeździło na Górnik. Jak Ruch grał u siebie, to na Ruch. Jak tam to jeszcze na Polonie Bytom i tak można by wymieniać, ale najbliżej mu oczywiście do ruchu Chorzów i często bywa też na meczach. Nie teraz, no bo nie można, ale jak nie było pandemii, to tak na 17 powiedzmy ligowych, domowych spotkań Ruchu u siebie, to tak na 14 był. O, tak można to skwitować. Ale na Górnik już nie jeździ. No dobrze, to ja teraz jeszcze ja się trochę uzewnętrznię w takim razie. Ale żeby wiesz, ale żeby nie było, że tak samo o siebie, to ja zapytam, Andrzej, a jak to było u ciebie? O, dzięki Maćku, że pytasz. No wiesz, ja muszę powiedzieć, że mój tata, chociaż był sportowcem, był bokserem w Gwardii Łódź, no po milicyjnym klubie, co prawda, ale był, to jakieś nie miał takiego zacięcia bardzo piłkarskiego, ale zabrał mnie, pamiętam, że zabrał mnie na dwa mecze. Pierwszy to był mecz Widzewa z Krakowią, a drugi to był mecz ŁKS-u z Radomiakiem. No, mój ojciec chrzesty, tak mu bardziej bliżej do ŁKS-u, ale to nie są tacy kibice zacietrzewieni. I jakoś tak zawsze zostało, że to, ja miałem tam ze 6 lat, 7 lat, może 8. No i powiem szczerze, że bardziej mi jakoś to, jeszcze były te drewniane ławki oczywiście na Widzewie, ta trybuna taka wielka ŁKS-u, jakoś mi się nie spodobała i jakoś tak już bardziej, wydaje mi się, że tam może się wtedy zasiało małe ziarenko widzewskie. A jakby na mecze pierwsze to było takie, że się wychowałem na Kozinach, jak z tego co wiesz, to jak Guzi zresztą, blok w blok właściwie, chociaż go nie za bardzo pamiętam, to tam, no wiadomo, środowisko bardzo... Może on był wtedy na UKS chodził, tylko wiesz, potem zmienił to. No. Żartuję. Ale rzeczywiście dookoła, wszędzie gdzie tam słyszałem, to raczej byli tacy, no byli tam po 10-12 lat, bo ja się w wieku 12 lat przeprowadziłem na Olechów. To raczej byli pro ŁKS, ale był taki jeden chłopak, którego
niedawno odnalazłem, że tak powiem. I to Robert ma na imię i on chodzi na mecze Widzewa też. I on mnie jakby pierwszy też jakby do tego o tym Widzewie przypomniał, że jednak ten Widzew. No i tak się stało, tak? Jakby no jak miałem te 8 czy tam 10 lat, to już no, nie jeździłem na mecze, ale bardziej ten Widzew jakby był mi bliżej. I tak, Robert też właśnie z Kozin i jak teraz mieszkam na Teofilowie, czyli też na terytorium powiedzmy niezbyt przyjaźnie nastawionym do kibiców Widzewa, to po chyba 20 latach czy po 25 okazało się, że moja córka i jego syn poszli do tej samej klasy, no i się spotkaliśmy, chyba tak się z 20 lat nie widzieliśmy. No, ładna historia, Maćku? Całkiem taka wzruszająca, można powiedzieć, że materiał na scenariusz filmowy. Nie, no oczywiście nie, bardzo, 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 bardzo fajna. No widzisz, no mówi się, że łączy nas Widzew i faktycznie to tak nieraz te losy ludzkie się splatają, że po latach człowiek spotyka dawnego znajomego, albo tak jak ty z Marcinem mieszkaliście blok w blok, a poznaliście się dopiero lata później, no też przy okazji w jakimś stopniu Widzewa. Tak naprawdę. Wiesz co, chociaż to jesteście inne roczniki trochę, więc może też to. Marcin mnie kojarzył, ja jego jakby tak, no mniej, tak, bardziej kojarzyłem wspólnych kolegów, tak? Ale gdzieś tam może daleko, rzeczywiście, no Marcin jest te kilka lat młodszy, to z nami nie grał w piłkę, jak my graliśmy na podwórku koło wierzby płaczącej. On biegał po piłkę, jak wam wyszła na auto, to tak wtedy się biegało, nie? U starszych. Albo był słupkiem, nie wiem. Pozdrawiamy cię, Guzi, oczywiście. To, wiesz, tak bym chciał kontynuować ten wątek ojcowski. Tak bym cię chciał zapytać, kto jest ojcem Widzewa według ciebie? To trudne pytanie. No, widzisz, grubo. Myślę, że ci bracia Malinowscy są tacy takimi postaciami chyba najgłośniejszymi z tych pierwszych, tak bym to ujął, z tego pierwszego TMRF-u, który potem stał się po pierwszej wojnie światowej, gdyby ktoś już nie wiedział, TMRF-em. Guzi mi tu, przepraszam, na chwilę mała dygresja, podpowiada, że boiska przy wierzbie już nie ma, także Andrzej w tym momencie wyciąga chusteczkę i będzie ronił łzę, natomiast wracając do twojego pytania, no myślę, że tego Widzewa, takiego naprawdę Widzewa przez wielkie W, Widzewa, które poznał cały świat, no może cała Europa, No to myślę, że Ludwik Sobolewski, że tutaj to on jest, znaczy oczywiście nie sam, nie zrobił tego w pojedynkę, no, ale umiał tych ludzi dobrać, umiał tych ludzi zaprzęgnąć do roboty, miał pewną wizję, którą realizował, no i ten wielki Widzew, to on jest ojcem tego wielkiego Widzewa, natomiast ogólnie ojcem Widzewa, no ja bym tutaj wskazał przede wszystkim tych braci Malinowskich, ale też całą tą grupę ludzi, która wówczas zawiązywała to pierwsze stowarzyszenie i dzięki temu klub powstał. No to może niech będzie, że bracia Malinowscy to tacy dziadkowie, Ludwik Sobolewski to taki ojciec, a może Zbigniew Boniek to może, nie wiem, synek albo wujas, no. Nie wiem. Zgadza się trochę. Chociaż Zbigniewowi Bońkowi tutaj na Widzewie przyszedł to taką ksywkę padre. Padre taki z jednej strony, z jednej strony taki ojciec, ale to nie może taki chrzestny, tak. To może o właśnie, bardziej w tym kierunku, że nie taki ojciec biologiczny, tylko taki bardziej, jak to był ten Vito Corleone, nie Vito? Jak miał ten główny? Vito Corleone, ale Vito to był chyba syn, tak? Natomiast główny Corleone był, patrz, nie mogę. Nie, Vito chyba. Tak, bo Michael był syn, grany przez to mnie pyta, ja wiem, Nie, ja bardziej o książce, ale nieistotne. No nieważne, Zbigniew Boniek to taki nasz padre, taki nasz ojciec chrzestny. O tak to można rzeczywiście powiedzieć. Zwłaszcza, że dziadkowie to bracia Malinowscy, ojciec biologiczny to Ludwik Sobolewski i ojciec chrzestny Zbigniew Boniek. Mi pasuje, mam nadzieję, że słuchacze może tam na Twitterze też poprą nasze wybory. Tutaj w takim komitecie dwuosobowym wybraliśmy naszych ojców i naszych krewnych, także no chyba mam nadzieję, że wielu nie będzie mówiło nie, tak po prostu. Ale bardzo sami panowie, tutaj żadnej kobiety nie wymieniliśmy. No tak, matki, no ale to co pani Basia z bufetu, no nie, no tutaj nie wiemy na razie, no. Chyba się jeszcze nikt tak mocno nie zasłużył. Żadna pani się tak mocno nie zasłużyła chyba jeszcze. Chyba tak, ale że pani Martyna obecna, rządząca prezes może. Na dobrej drodze pani Martyna Pajączyk tak, może tak. Tak. Pierwszy awans nie za pasem. Nie mamy nic przeciwko, żeby zbudowała kolejny wielki Widzew, bo o tym już kilku przed nią zapowiadało, a niewiele z tego wyszło. Może tak jak mówi trener Probierz, tak po rosyjsku często lubi mówić, ciszej będziesz, dalej zajdziesz i może tego się trzymajmy. Maćku, wiem, że tam majstrujesz przy trybunie prasowej, ale zanim zadam ci kilka zagadek, to bym cię poprosił o ligową ramówkę, bo ty znasz zawsze te szczegóły najlepiej.
Dobra, to, ale zróbmy najpierw tak, że ja zacznę od zagadki dla ciebie. To będzie takie odwrócenie trochę ról, a jeszcze a propos, ale to później. Więc a propos zagadki, ale to zagadka taka na raczej na strzał niż na wiedzę, moim zdaniem. No, na pewno na strzał, bo pojawiły się w końcu, wreszcie, nie mogłem się doczekać wczoraj w programie trzecia połowa, dziś rano otwieram komputer i jest. Otóż są statystyki, indeksy w Instacie na temat piłkarzy w meczu Widzewa z Lechem 2 Poznań. Kto według ciebie otrzymał, według komputerowych systemów, najwyższą notę za to spotkanie? Kto był piłkarzem meczu w barwach Widzewa, bo już dodam, zdradzę ci, że to ten piłkarz był piłkarzem, że nie było lepszego w Lechu niż ten, który wygrał. Nie ma lepszego. Nie ma lepszego od... Pasowałoby mi powiedzieć ten, który rozegrał setny mecz, ale tak nie do końca w to wierzę. No ale dobra, no niech będzie... Chociaż nie, Mateusz Morzyń, może tak powiem. Czyli chciałeś postawić, rozumiem, na Marcina Robaka, ale ostatecznie zdecydowałeś się wybrać... Ostatnio myślę, czasem, bo to właśnie jest najgorsze, że się za dużo myśli. No właśnie, bo definitywnie, ostatecznie mam zaznaczyć odpowiedź Mateusz Morzyń. Bo pamiętaj, że masz jeszcze 3 koła ratunkowe. Telefon do przyjaciela. Otóż odpowiadam na twoje pytanie następująco. Niestety, jest to odpowiedź po reklamach, powinienem powiedzieć, ale rzeczywiście pierwsza myśl najlepsza. Marcin Robak, 310 ocena, bramka, 5 strzałów oddanych, jedno podanie kluczowe, 77% celnych podań. Marcin Robak, natomiast Mateusz Morzeń z najgorszą notą, także trafiłeś po prostu z piekła, a to nie z nieba do piekła. Najgorszą? Nie było pytania o najgorsze. Nie zrozumieliśmy się. To możemy uznać. Ta akcja bramkowa ostatnia mnie utkwiła, gdzie to odegrał właśnie Mateusz Morzyń, zdaje się. Tak, dobrze pamiętam. No ale to jakby to mnie tak... Ale pewnie wiesz, komputery policzyły, że przy tej bramce na 2-0 dla kolejorza on stracił piłkę, a potem jeszcze nie upilnował Tomczyka w polu karnym, więc mu policzyli pewnie 2 kluczowe błędy w jednej akcji. I to dlatego w dół. I Marcel Gąsior tam już zaciera ręce, chociaż nie, żartuję, oczywiście, to nie ten czas. Dobrze, to tyle z ciekawostek, chciałem znaleźć zagadkę dla ciebie, natomiast a propos ramówki i a propos Padre właśnie, bo to się dzisiaj wiąże nierozerwalnie ze sobą, otóż zacznę od tyłu dzisiaj, od końca, może to brzydko brzmi, zacznę od końca. Otóż o 21:00 dzisiaj wielki gość, czerwone dywany już tutaj w studiu naszym radiowym rozkładamy od rana i sprzątamy już, sprzątaczki pucują okna, bowiem pojawi się w nim, uwaga, uwaga, Zbigniew Boń, jak Padre Widzewa, także będziemy mogli go zapytać, czy czuje się ojcem, a może ojcem chrzestnym tego klubu, bo dzisiaj właśnie będzie gościu w rozmowach totalnie swobodnych nasz prezes, Ubudubu, nie będziemy śpiewać Ubudubu, bo nie będziemy z prezesem też trochę o piłce porozmawiamy, ale bardziej chcielibyśmy porozmawiać na luzie. To są rozmowy totalnie swobodne, wywiadów o tym, co z rozgrywkami, co z piłką, co z reprezentacją, to już były miliardy, zwłaszcza w ostatnim czasie ze strony prezesa Bońka, bo w każdym medium praktycznie, a my sobie pogadamy po prostu tak bardziej na luzie, o takich innych sprawach, o winie, o muzyce, o śpiewie, o kobietach, no trochę o piłce też na pewno będzie, bo tego nie da się, od tego się nie da uciec, ale myślę, że będzie nietypowo. Natomiast jeszcze będzie drugi gość, trochę tak w cieniu Zbigniewa Bońka, no bo każdy, który byłby w cieniu, natomiast też chcielibyśmy mocno podkreślić wyraźnie, że też bardzo ciekawa postać. Otóż człowiek, twórca tak zwanej retroligi, który miałoby już być w naszym programie, ale z jakichś tam powodów osobistych jego to wtedy zostało przełożone. Człowiek, który Złowicza, nasz kibic Widzewa, który organizuje retroligę, czyli panowie się przebierają w stroje drużyn z lat przedwojennych, w takich specjalnych butach, strojach i normalnie kopią sobie piłkę, mają swoją własną ligę. Piotr będzie w drugiej części naszego programu, tak około mniej więcej 24, jak Zbigniew, bo niech przestanie już mówić. Nie, żartuję, oczywiście tak około 22 mniej więcej, tak będzie to jest planowane. Na co wcześniej? O 10:00 trybuna prasowa, więc za kwadrans, później powtórki wczorajszych premier, trzeciej połowy archiwum, o 18:00 powtórka trybuny prasowej, natomiast później premiery 3, 19:00 druga Liga Mistrzów, Marcin Guzewicz i jego gość Sebastian Zalepa, były Widzew, jak obecnie obrońca Resowi, o 20:00 ponownie Marcin Guzewicz, tym razem wywiad tygodnia, jego gościem będzie Sławomir Gula, mało tak ostatnio pamiętany, mam wrażenie, z tych widzewiaków lat 90., a więc będzie można odkurzyć trochę pana Sławka, no a 21:00, jak już powiedziałem, rozmowy totalnie
swobodne. I tak się nam prezentuje wtorkowy dzień. Natomiast na Widzewie, Andrzej, jeszcze pozwolę sobie słowo, na Widzewie szykuje się fajny, miły dzień. Startuje mikrocykl do meczu z Górnikiem Polkowice. Dzisiaj panowie wybiegną na pierwszą jednostkę treningową. Myślę, że w dobrych humorach po drugim z rzędu zwycięstwie. A to trochę mnie zaskakujesz, Maciek, bo ja rozmawiałem wczoraj z Marcinem Robakiem i zareklamuję się, przy okazji będzie wywiad na Łączna z Piłka i Marcin powiedział, że oni mają dzisiaj wolne, że mają dzisiaj mieć tylko prawdopodobnie robione wymazy. A to widzisz, to może coś się zmieniło. Jeżeli Marcin tak twierdzi, to na pewno ma rację. Także być może ja Państwa wprowadziłem w błąd, więc coś się widocznie zmieniło. Widocznie testy, więc wymyślono, że może od jutra ten mikrocykl. Tym bardziej, że mecz w niedzielę, więc mamy jeszcze środa, czwartek, piątek, sobota, 4 dni. W sobie nawet by się zgadzało, bo zazwyczaj na 4 dni stawia trener Kaczmarek, więc ja może coś pokręciłem. No i zagadka. Gotowy jesteś na zagadkę? Od urodzenia. No to nie widziałem tego ani na Widzew Tomy, nie wspomniałem o Widzewiaku, także może nikt o tym nie wie. Kiedy był poprzedni mecz, w którym Widzew przegrywał 0-2 i wygrał 3-2? O, to ciekawe. Kojarzy mi się taki mecz. Nie wiem, czy nie było go później jeszcze jakiegoś, ale na pewno ostatni, który pamiętam, to był mecz w pierwszej lidze MKS Kluczbork. Widzew przegrywał u siebie 0-2, wygrał 3-2. Pamiętam, bardzo fajna zabawa na zegarze. Stolar wtedy prowadził doping i pamiętam, mówił wtedy do kibiców, że teraz, bo to był taki moment, że Widzew wygrywał wtedy wszystko. To był ten drugi sezon w pierwszej lidze, gdzie trzeba było za karę grać po raz drugi. Był Robak w ataku, był Bieniuk, Dudu i tak dalej, trenerem Paweł Janas i wtedy takie zwycięstwa spowszedniały trochę. A jak rywal prowadził 2-0, to Arek mówi, teraz się wreszcie zaczyna. Wreszcie mamy jakąś okazję, żeby jakieś wyzwanie dla nas. Wreszcie jakiś challenge, bo tak przy 0-0 to nudy, a jak rywal prowadzi 2-0, jak ma dwie bramki, to dopiero się zacznie zabawa. I wtedy tam to spotkanie 3-2 wygrał. Ale czy później był jeszcze mecz, w którym Widzew by 0-2 przegrywał i wygrał 3-2? No dobra. Nie kojarzę, nie kojarzę. To już ci powiem, Maćku, że znowu wygrałeś ze mną. Tak? Znaczy, nie było później. Znaczy, no według przynajmniej mojego zmysłu spostrzegawczości i przeglądania z tych wszystkich statystyk, to nie było. 22 maja 2010 rok, rzeczywiście Widzę, przegrywał do przerwy 2-0. A bramki pamiętasz, czy już bramek nie pamiętasz? Pytanie dodatkowe. Nie. Wiem, że pod zegar wpadały. Marcin Robak. Nie, chyba nie. Nie wiem, czy Krzysztof Ostrowski nie strzelił jakiejś bramki wtedy. Nie? Marcin Robak pierwszą, Przemysław Oziębała drugą i w 90 minucie Derwyda Szernasz. I właśnie wczoraj, jak rozmawiałem z Marcinem Robakiem, to też o to zapytałem i powiedział, że nie pamięta tego meczu w ogóle, tak? Jakby, że pamięta wiele bramek, które strzelił dla Widzewa i później je wymieniał nawet, ale tej bramki nie pamięta. Takie remontady nie zapamiętał. No, a ja bardzo zapamiętałem, no. Może no w ogóle było mi łatwiej. MKS Kluczbork, taki klub trochę do zapomnienia może. Przepraszam, Andrzeju, ale akurat ja Kluczbork wspominam bardzo dobrze. Pewnie już nie będziemy mieli okazji, mam nadzieję, się z nimi mierzyć, ale pamiętam taki moment, Z rejsu, czy nie? Nie, pamiętam, a propos Kluczbork, mecz wyjazdowy Widzewa w tym samym sezonie, tylko pierwszy mecz był rozgrywany, albo rewanż? Nie, chyba rewanż był ten 3-2, o którym mówisz. Tak, rewanż był. A pierwszy mecz był na jesieni, pamiętam, pojechaliśmy do Kluczborka, taki las dookoła, samochody zostawione wzdłuż tego lasu i nas tam było dużo, nawet chyba biletów nikt nie miał, tylko tam gdzieś były sprzedawane pod stadionem. I co mnie zszokowało, otóż gościnność działaczy Kluczborka, to był chyba jakoś wrzesień, ale jeszcze upalnie i oni normalnie rozdawali za darmo wodę na sektorze i kanapki kibicom Widzewa, bo przyjechaliście z Łodzi, kawał drogi, chociaż gdzie tam wrócić do Kluczborka, to tam 2 godzinki wtedy, czy 1,5 godziny, ale nam rozdawali jakieś kanapki za darmo, rozdawali prowiant, wody przynosili, żeby tam się człowiek nie odwodnił, także zapamiętałem olbrzymią gościnność i właśnie w podziękowanie trochę za to, jak tam Widzew został przyjęty, zupełnie nie w sposób niewrogi, tam kibice MKS-u też no, nie są to tak zwani kibole, tylko czy fanatycy, tylko zwykli sympatycy, no i tam się wybrali na mecz rewanżowy, ten spotkanie 2-0. Pamiętam, oglądała tam grupka 60 chyba czy 70 osób z Kluczborka, z sektora gości, też zostali wprowadzeni przez Widzew, potem przez kibiców Widzewa na stadion i nie niepokojeni sobie tam w tym sektorze gości siedzieli. Ale czy dostali też kanapki z powrotem, to nie wiem. A propos, to zawsze były fajne klimaty, nie wiem czy pamiętasz, ale jeszcze w trzeciej lidze tak nas chyba, tak kibiców ugościli
działacze w Kielcu na pewno, gdzie dostali kibice chyba jakąś grochówkę czy fasolkę porozumiewską czy coś jeszcze i gdzieś jeszcze. Wiem, że też tak było, też jakby gospodarze tak przyjęli dobrze kibiców. Także to takie miłe jakby, takie, no ten klimat takiej polskiej gościnności, no gdzieś tam po tych jeszcze ligach można zawsze było uświadczyć, bo już jednak ta Ekstraklasa i pierwsza to są takie poważne stadiony, obudowane, pozamykane i tak dalej, a w takim Wikielcu koło gospodyń wiejskich, czy tam ktoś postanowił tym kibicom do nich się uśmiechnąć i myślę, że to było bardzo miłe i sympatyczne zachowanie z ich strony. A propos właśnie rozmowy z Marcinem Robakiem to i tych bramek, to ostatnio wspominałeś nawet o nich, bo powiedział, że na przykład pamięta bardzo dobrze bramkę w meczu z Odrą Opole bezpośrednio rzutu wolnego w 93 minucie. Ty chyba też tą bramkę kilka razy już wspominałeś gdzieś tam i rzeczywiście no, chyba z 5 czy 6 bramek powiedział, które są dla niego ważne. O dziwo, znaczy może nie o dziwo, ale na przykład zaskakujące było to, że on bardzo ceni bramkę teraz pierwszą, którą po powrocie do Widzewa z rzutu karnego z błękitnymi Stargard chyba, tak? Jakby to tłumaczył, że to no, że to po prostu wrócił po 9 latach, zobaczył stadion, trybuny pełne kibiców, tak? I rzeczywiście no, ta radość kibiców, ten wybuch radości po strzeleniu bramki rzutu karnego bardzo mu tkwi w pamięci i bardzo to docenia i mówi wręcz, że bardziej mu zależy na tym, by widzieć fanów wiwatujących z okazji goli i zwycięstw niż skandujących jego nazwisko, ale akurat chyba tego to za bardzo nie uniknie. Wiesz co, jeżeli chodzi o tą bramkę w Opolu, tak, pamiętam i wspominałem ją w Krakowie podczas meczu z Garbarnią, bo też w podobnym miejscu, chociaż nie z tej strony bramki, ustawił piłkę Marcin Robak przy rzucie wolnym i tak mi się właśnie przypomniał ten gol w Opolu. Tam była 95. minuta, widzę, wyremisował 0-0 na wyjeździe i jest ta bramka na YouTubie do obejrzenia z dwóch perspektyw. Jest taka perspektywa chyba taka normalna telewizyjna i jest taka jeszcze kręcona przez któregoś tam z kibiców Odry, który sobie siedział na tej trybunie wzdłuż boiska. I jedyne, czego żałuję, to momentu, w którym ten gol wpada, bo sekundę później jest ucięte nagranie, a gdyby ono potrwało kilkanaście sekund dłużej, bo tam była niesamowita radość w sektorze gości, tak jakby widzę, parafrazując, czy cytując nawet Twittera Akademii Lecha Poznań, zdobył Mistrzostwo Świata. Tak się cieszyliśmy wtedy w sektorze gości. No bo to bardzo jedyny chyba wyjazd do Opola po wielu, wielu latach i później też już żadnego nie było w kolejnych latach. Być może będzie w przyszłym sezonie. Daj Bóg. Natomiast no, wielka radość wtedy była po tej bramce Robaka z wolnego. I nie wiem, czy Marcin strzelił jakąś bramkę z wolnego? Później jeszcze widzę, wie, chyba nie. Tak. Ktoś mi mówił, że gdzieś jeszcze strzelił, ale już mi uciekło, mówił, że tak, ale no, też mi uciekło. No dobra, jakby jesteśmy, Maciek, w tym klimacie tych odrabiania strat i jako, że dzisiaj jest oczywiście kartka z kalendarza, kona dzisiaj uboga i dotyczy jednego meczu z 85 roku, gdzie widzę, przegrał się z Górnikiem Zabrze i Górnik świętował mistrzostwo. Na szczęście, znaczy to taka porażka trochę dobra, bo mistrzostwa wtedy nie zdobyła Legia, jeżeli chodzi już o takie, no wiadomo, co jest tam bliższe trochę nam. Ale chciałbym skomentować ten wątek właśnie tych meczów, które odrobiliśmy i powiem Ci tak, że powinieneś pamiętać te spotkania, mecz to trochę nawiązujący do naszego najbliższego, ale bardzo do naszego najbliższego rywala, bo zagramy w Polkowicach. Wygraliśmy kiedyś w Polkowicach w 2003 roku właśnie 3-2, przegrywaliśmy 2-0, 0-2 przegrywaliśmy na wyjeździe i dwie bramki strzelił Piotr Włodaczek z karnego, a tą decydującą Piotr Matys. No to chyba nie wiem, czy to nie był jedyny występ Piotra Matysa i jedyna bramka przez niego zdobyta w Widzewie. No, nie pamiętam dokładnie, ale on kilka, znaczy no, króciutko był w Widzewie, ale czymś takim się zasłużył, to jest ten, co strzelił bramkę Bartezowi w eliminacjach Ligi Mistrzów, piętką. UKS Monako, tak. Nie, widzę w Monako, tak. To. Bo dla, czy UKS Monako? Nie, dla nie, UKS Monako. Na UKS-u. Nie, bo myśmy też z Monako rywalizowali, już mi się teraz te dwie... Nie, bo chyba widzę, że nie strzelił bramki Monako w ogóle w dwóch meczu. Tak mi się kojarzy. Nie, 2-0 było. 1-3 był u siebie. Tak. Ja tak, chyba tak. Artur Wichniarek, bo na wyjeździe było 2-0 dla Monako, natomiast u siebie chyba 1-3, tak. Ale strzelca. Chyba Wichniarek. To był jedyny występ Piotra Matysa w Widzewie. O, proszę, więc jednak. Jedyne właściwie, nawet powiem szczerze, jak sprawdziłem teraz, to nawet nie zagrał
wszedł w 46, a w 77 już go trener zmienił. Nie wiem, czy nie chcę mówić, czy to była wędka. Nie sądzę, żeby to była wędka, bo... Może jakiś Bratek, uraz. Właśnie, może jakiś uraz rzeczywiście i no, zagrał w Widzewie tak naprawdę 30 minut i zdobył gola na wagę 3 punktów. Ale tego meczu, Andrzej, powiem ci, nie pamiętam kompletnie. Tego, który wspominałeś, czyli tego wygranego przez Widzew po bramce Matysa, nie kompletnie. Tak jak Marcin Robak nie pamiętał o Strudy, tylko Kluczborka, tak jak ja nie pamiętam tego meczu. No dobra, to jeszcze mam jeden, bo wiadomo, że tym najsłynniejszym meczem to jest mecz w Warszawie na Łazienkowskiej 2-3, o którym niedawno była rocznica zresztą. I po tym jeszcze udało jeden taki, że tak powiem, remontada, czy taki powrót z dalekiej podróży, mecz u siebie w 2002 roku z Polonią Warszawa. Jeszcze w 63 minucie Igor Gołoszewski podwyższył na 2-0, a pierwszą bramkę strzelił Arkadiusz Bąk, czyli później piłkarz Widzewa. W 71 kontaktowa bramka, jak to się ładnie mówi, Sergio Batata. W 75 Kazimierz Węgrzyn i Brazylijczyk Batata w 88 dał nam zwycięstwo. To ci się kojarzy, Maćku, czy ci się też kojarzy? Też nie. Jakoś nie, na pewno, znaczy pewnie znam to, tylko nie na tyle, żeby jakoś to wspominać, żeby to utkwiło tak bardzo w pamięci jak ten Kluczbor, który będzie obrazkiem mi stoją przed oczami. Natomiast a propos 3-2, to jeszcze pamiętam, że mecz z Legią Warszawa ostatni wygrany, który widzę, tylko że to już nie było z 0-2, który widzę wygrał 0-2. Z Legią, tak, a ty mówimy o tych 0-2, okej, okay, no to nie, to tego spotkania tak jakoś też nie za bardzo mi utkwiło w pamięci. Był jeszcze mecz z Lechem 3-2, ale też chyba tam nie było 0-2. No sprawdzałem tak w miarę dokładnie, mam nadzieję, że nie było wiele tych spotkań, tak jak mówisz. No, tych meczów od 96 wychodzi, że było 5, także no też mało, jakoś dużo, tak? Mało, faktycznie. No ten Kluczbor, no wiesz, no Legia to wiadomo, natomiast, bo to jak Biblia dla kibiców, natomiast te mecze pozostały jakoś średnio. Najbardziej zapamiętam właśnie ten mecz z MKS-em Kluczbor. A był kiedyś przypadek, że widzę, przegrywał 0-3, a wygrał? Nie sprawdzałeś? No, nie sprawdzałem pod tym kątem. Tak. To byłaby dopiero remontada, ale no nieważne, to temat na inny odcinek. Jeszcze jest chwilka, także wróciłbym do tej kartki z kalendarza, bo otworzyłem sobie dziennik łódzki i podobał mi się jeden akapit napisany przez redaktora Wisława Wróbla, bo to oczywiście była ostatnia kolejka sezonu, także tam wielu drużynom zależało na różnych wynikach, tak? I na przykład Lech Poznań mógł dogonić, czy dogonił widzę w punktach, no ale nie dogonił w bramkach, a bardzo próbował to zrobić, tak, i wygrał 6-0 z Zagłębiem Lubin, no, ale musiał chyba wygrać tak naprawdę nie wiem, czy nie z 8-0 czy 9-0, żeby widzę wyprzedzić na trzecie miejsce, co było tyle ważne, bo to dawało prawo gry w europejskich pucharach, także Radomiak próbował wszystko zrobić, żeby dogonić Śląska w tabeli, ale no 5-1 to było jednak za mało, żeby przeskoczyć i Radomiak spadł z ligi. A redaktor Wróbel napisał taki ładny, miły, sympatyczny akapit. Salwami śmiechu zebrana na widzewskim stadionie publiczność przyjmowała meldunki z innych pierwszoligowych stadionów. Zastanawiano się nad rozstrzelaniem się naraz piłkarzy Radomiaka i snajperów z Poznania. A to nie były jedyne atrakcje ostatniej kolejki w pierwszej lidze. Zastanawiano się też, dlaczego drugie połowy spotkań w Szczecinie i Gdańsku rozpoczęły się z poślizgiem. Cóż, więcej interesująco finiszowała tegorocznej wiosny piłkarska ekstraklasa. Górnik mistrzem, a los Wisły podzielił Radomiak. Los Wisły Kraków, tak jeżeli chodzi o spadek. Tak. Sympatycznie, nie prawda? Tak, no to całkiem ciekawie. Ostatnia kolika takich trochę cudów. Dobra, no 9.59. Potem wszyscy je jakoś do Wrocław zwiedzali. Po tych różnych takich przypadkach. No, ale to nie w tych latach, tak? Nie z tych lat. Aha, no tak, no to tak. To 85. rok, tak przypomnę ci. Ale potem ich następcy, że tak powiem, którzy grali w podobne gry, mieli okazję tam zobaczyć Halę Ludową, później tak. Zoo, Rynek we Wrocławiu przy okazji, tak, bo tam jeździli chyba do jakieś Psiepole, czy jakoś tak to chyba tam prowadziła komendę. Prokuratura Psiepole, tak. Tak, tam sobie jeździli na te Psiepole. No, ciekawe, no, w ogóle panie... Psiepole, czy tam, nie wiem, czy takie, zawsze mi się kojarzyło, że to jest takie miejsce, gdzie wrocławianie wychodzą na spacer z psami i tam psy się wypróżniają i tam nie wolno wchodzić w butach, bo to się źle skończy, że tam wszyscy psy wyprowadzają i tam jest masakra.
No, nie wiem, czy tam nie była jakaś bitwa pod Simpolem kiedyś, bardzo dawno temu. Tak mi się to. No bo komenda jakaś tam może stoi na tym placu, na tych błoniach. Może też. No już wybiłeś z rytmu. Kończymy, bo za chwilę wjeżdża trybuna prasowa. Mi było dzisiaj bardzo miło wybrać dziadka ojca i ojca chrzestnego Widzewa z tobą, Maćku. Za chwilę trybuna prasowa, także ja się wyłączam. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i zapraszam na trybunę prasową, bo Maciek Wojciechowski ma dzisiaj flow, także posłuchacie, bardzo ciekawie na pewno będzie. Tak, ja dziękuję. Wjeżdżam za chwilę cały na biało, jak widzę w meczu z Lechem 2 Poznań. Dziękuję ci, Andrzeju. Z Garbarnią też. Do usłyszenia. Cześć, dzięki, hej. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.